Cześć, tu Darek Topyła, portal strzelecki.pl. Dzisiaj opowiem Wam w szybkim filmiku, jak ustawić 0-100 w lunecie Delta Javelin, którą mam zamontowaną na karabinku AR-15 w tym przypadku. Sprawdzimy komorę nabojową. Strzał kontrolny. Wszystko jest OK. Możemy przystępować do pracy. Do tego będzie nam potrzebna moneta jednozłotowa w tym przypadku i kluczyk ampulowy, który zobaczycie, znajdziecie w pudełku. Przystępujemy do pracy. Zakładamy, że mamy wyzerowaną lunetę. Mamy ustawione bęben elewacji na 0. Zdejmujemy blokadę. Ja sugeruję, żeby sobie ustawić na minus 5, czyli do dołu o pół minuty 50 milsa. Wtedy blokujemy, odkręcamy z góry śrubę, która trzyma nam bęben. Pamiętajcie, żeby to robić ostrożnie, żeby niczego tutaj nie zruszyć teraz. I za pomocą kluczyka, który mamy w zestawie z lunetą, luzujemy te trzy śruby kontrujące na bębnie, które są w pierścieniu właśnie służącym do ustawienia zerostopu. Teraz bardzo ważna rzecz. Ten pierścień jest ustawiony wyjściowo w takiej pozycji, podniesiony, więc możemy kręcić w jedną i w drugą stronę, nie mamy zerostopu. Żeby ustawić zerostop, musimy opuścić go i skręcić w lewo do takiego znacznika, który znajduje się tutaj. Jest taki występek w obudowie mosiężnej bębna. Następnie kontrujemy te śrubki. Trzy delikatnie. I składamy wszystko razem, pamiętając, na ile mieliśmy ustawione bęben elewacji wyjściowo, z offsetem pół milsa. Chodzi o to, że w przypadku, kiedy przed zawodami, czy w jakimś innym przypadku, będziemy zerować broń, może się zdarzyć tak, że trzeba będzie obniżyć o 1, 2, 3 kliki nasze, w danych warunkach naszą elewację. I wtedy, jeżeli 0-100 byśmy mieli ustawione na 0, no to będziemy musieli rozkręcać lunetę i od nowa regulować 0-100. Jeżeli będziemy pamiętali, że to jest 5 dziesiątych minuty kątowej, zawsze będziemy mieli zapasu tutaj 5 klików do obniżenia. Teraz tak, jeżeli chcemy ustawić jakiś, nie wiem, na przykład z elewacji 7,5 milsa, blokujemy i wtedy w ciemno zjeżdżamy do zera. Wtedy mamy wybrane pół milsa, przekręcamy na zero, blokujemy i sprawa jest załatwiona. Prosto, łatwo, przyjemnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.